Eltrox, sieć sklepów z zabezpieczeniami. Z nami Bartosz Smyktała, od listopada zawodnik Eltrox Włókna Częstochowa. Zaczynałeś karierę w Unii Leszno i tak naprawdę przez całą karierę byłeś wierny tym barwom. Pierwszy raz zmieniłeś te barwy klubowe, to była ciężka decyzja? Tak, nie ma co mówić. To była bardzo ciężka decyzja, coś nowego przede wszystkim w moim życiu. No ale tak naprawdę to już jest historia. Bardzo oczywiście dużą sympatią darzę mój były klub, bo mam bardzo dużo wspomnień. Ale dzisiaj chcę się rozwijać, dzisiaj inaczej. Co było, to było, ale na pewno pewnie jeszcze się z kibicami z Leszna spotkam. Dzisiaj jestem w Częstochowie i tutaj są nowe cele, nowe wyzwania przede wszystkim dla mnie. Ja muszę się sprawdzić po prostu na takim przysłowiowym wyjeździe, tak? No jakby nie patrząc, to jest dla mnie teraz wyjazd. Ale mam nadzieję, że szybko się tutaj w Częstochowie zadomowię. Jesteś w Częstochowie, ale podejrzewam, że ten Włókniarz to nie był jedyny klub, który gdzieś tam w kręgu zainteresowań chciał ciebie. Postawiłeś na Włókniarza, no jesteś zawodnikiem też do 24 lat, więc podejrzewam, że ta kolejka chętnych gdzieś tam była. Czemu akurat Włókniarz? Podobnie jak w Lesznie, no miłe wspomnienia. Tutaj zdawałem licencję, wygrywałem memoriał. Zawsze mecze ligowe fajnie wychodziły i nie ma co tutaj dużo ukrywać. Zawsze z panem Michałem mieliśmy bardzo dobry kontakt. Zresztą dzwoniliśmy do siebie, można powiedzieć, że co roku. Wszystko to fajnie funkcjonowało. Do tego no, też nie ma co ukrywać to, że jest tutaj w naszej drużynie Kacper, no to gdzieś też mnie tak troszkę zachęciło. Wspomniałeś o tym torze i chyba to rzeczywiście jest taki jeden z twoich ulubionych torów, bo zawsze tutaj te wyniki były bardzo dobre, też licencja zdana i chyba jeden z pierwszych sukcesów to właśnie ten triumf w Memoriale w 2014 roku. Rzeczywiście w Częstochowie bardzo fajnie się ściga? Tak, no to jest piękny tor. Ogólnie zawodnicy przyjeżdżając do Częstochowy dobrze się czują, bo geometria jest wspaniała. Bardzo dużo wspomnień i oby było ich jeszcze więcej. Jakie takie cele na kolejne lata, na kolejny sezon, bo ty jako junior osiągnąłeś wszystko, byłeś mistrzem świata juniorów, kupę medali i mistrzostw Polski, mistrzostw świata. Jako senior, no teraz najwyższy takie laur, no to było piąte miejsce w SEKu. Wiadomo, że już dosyć blisko jest tego Grand Prix nawet, bo jak wygrasz SEKa, wejdziesz do Grand Prix. Jakie takie cele na najbliższy rok, na najbliższe lata, co chciałbyś osiągnąć w żużlu? Miałem dwa medale w Mistrzostwach Europy juniorów, srebrny i brązowy. Nie miałem złotego, więc sobie takim moim celem jest na pewno to, żeby zdobyć go jako senior. Czyli Mistrzostwa Europy mnie interesuje, interesowało mnie w poprzednim sezonie. Nie udało się, byłem piąty, utrzymałem się w cyklu, dlatego też chciałbym atakować go w nadchodzącym sezonie. To jeśli chodzi o indywidualne. Nie wiem, chciałbym być na pewno takim mocnym punktem zespołu. Chciałbym coś wnieść tutaj do drużyny Włókniarza, żeby kibice i klub mogli na mnie liczyć. Chcę nie tylko dobrze spisywać się w meczach domowych, ale też na wyjazdach. Drużynowo, no to wiemy, czego chcemy. No, przynajmniej mam nadzieję. Mam nadzieję, że wiemy. Ja chcę ścigać się o te najwyższe cele z drużyną z Częstochowy. Co w ogóle sądzisz o zespole Włókniarza i o kolegach, którzy doszli, którzy są w drużynie, no bo chyba całkiem fajnie się prezentuje ta ekipa. Tak jest. Na papierze wygląda to świetnie. Mamy dwóch zawodników z Grand Prix i to są nasi liderzy. Mi też jest ciężko oceniać, bo ja jestem tutaj nowy, więc nie chciałbym oceniać, ale to myślę przede wszystkim, że czas pokaże, ale reasumując, mamy dwóch liderów z Grand Prix i mamy pozostałych chłopaków, którzy są bardzo młodzi, którzy chcą coś udowodnić, chcą pokazać, mają siłę, żeby walczyć i niech tak będzie. Trochę kilometrów do Częstochowy z Leszna masz, także podejrzewam, że te przygotowania do sezonu jednak w Lesznie, nie w Częstochowie. Jak wyglądają te przygotowania do sezonu 2021?
Póki co ja przygotowuję się w Łodzi u mojego sponsora w klinice Ortomed Sport. Tam jestem pod takim naprawdę fachowym okiem fizjoterapeutów. Poprawiamy rzeczy, które gdzieś tam mi, nie wiem, przeszkadzały w sezonie, które gdzieś tam, jeśli je poprawimy, mogę być lepszym zawodnikiem, dlatego ten czas tutaj teraz wykorzystuję. Nawet przyjechałem do Was z Łodzi i dzisiaj z powrotem wracam i ćwiczę dalej. Ale no nie ukrywam, że potem już przed samym sezonem, no to już będę na pewno w Lesznie, gdzie tam no nie da się ukryć, że przez te wszystkie lata no mam tam pewne znajomości, wielu przyjaciół, którzy mi pomagają i muszę tam być. Mam mechanika, ogólnie team i warsztat, także tam jest moje miejsce i tam się przygotowuję. Dziękuję za rozmowę. Życzę tego, o czym mówisz, czyli tego, żebyś był jeszcze lepszym zawodnikiem. Dzięki. Dziękuję, do zobaczenia.